Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Moje pytanie dotyczy poprawki 7. I chciałbym zapytać wnioskodawców, czym się kierowali, podejmując decyzję o zabraniu środków przeznaczonych na współpracę międzynarodową, która dotyczy demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, i przeznaczono tą kwotę na pomoc zagraniczną dla jakichś jednostek budżetowych. Chciałbym się właśnie zapytać, dla kogo konkretnie, dla kogo ta pomoc zagraniczna w kwocie może nie dłużej, bo 2 milionów złotych będzie kierowana po stosownym przesunięciu. Dziękuję.